I już jest wszystko wiadome. Pan Henryk Wilk bardzo szczegółowo poinformował zawodników, co trzeba, co im wolno, co nie wolno. Ring wolny, runda pierwsza przez spikera pana Janusza Stabno. Rojek w niebieskim uniformie, jego rywal w czerwonym. Koncentrujemy się nad przebiegiem rundy numer jeden w tym pojedynku. Oskar Kapczyński, bardzo taki widać dynamiczny, siłowy zawodnik. Damian Rojek. Troszeczkę tutaj baletu nam uskutecznia, nie chce przyjąć walki z bliska. Nic się tam nie stało. Damian uśliznął. Norek tutaj niepotrzebnie wdaje się w wojnę. Naprawdę dysponuje niesamowicie długim zasięgiem ramion. Padł głową teraz Kapczyński. Dobra akcja Rojka. Ale tutaj nie może absolutnie się wdawać Rojek w bójkę. Każdy następny cios, co może być ostatni w tym pojedynku. No tutaj było więcej jakichś nieszczęśliwych zbiegów, jeżeli chodzi o ustawienie nóg u Rojka, ale tutaj sędzia Wilk zdecydował się na liczenie. Tak jak mówię, Rojek może wygrać ten pojedynek, ale na pewno nie w ten sposób, jaki tutaj nam. Oskar Kapczyński, Red Fighter, Wielka Góra.